czas teraz na debatę w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Debatę mamy zatytułowaną Znaczenie pamięci o żołnierzach niezłomnych, a są ze mną Marcin Kaczorowski, prezes Stowarzyszenia Zachowania Pamięci o Armii Krajowej. Witam pana, witam. Dzień dobry. Pan Piotr Rodowicz, muzyk, krewny Jana Rodowicza, Anody. Witam. Dzień dobry. Pana Daniela Echausta, warszawianistę, portal warszawski. Echausta. Dzień dobry. Powiedziałem odwrotnie? Tak. Przepraszam. Najmocniej Echausta. Dzień dobry. Oczywiście. A rozmawialiśmy o tym, że trudne nazwiska czasami się tak, tak jest. Przekręca. Także zaczynamy naszą debatę. Szanowni Państwo, Znaczenie pamięci o żołnierzach niezłomnych. Taki mam tytuł, ale ja wcześniej, jak rozmawialiśmy, powiedziałem o żołnierzach wyklętych. Mhm. I teraz chciałbym, żebyśmy od tego wątku zaczęli naszą rozmowę, od pana prezesa. Jak to jest z tym określaniem żołnierzy niezłomnych? Częściej społeczeństwo, tak to ogólnie nazwę, mówi wyklętych czy niezłomnych? No, wydaje mi się, że częściej jednak mamy w obiegu żołnierzy wyklętych. Natomiast ja osobiście wolę określenie żołnierze niezłomni. Dlaczego? Dlatego, że jest to pozytywne określenie. Czyli w sytuacji, gdy wiedza na temat drugiej konspiracji jest, no, powiedzmy sobie, pełna luk w społeczeństwie, powtarzanie tego wyklęcia właśnie, które miało miejsce podczas stalinizmu, doprowadza do tego, że no, oni się kojarzą z czymś niedobrym. No wyklęci dlaczego? Ktoś ich wyklął, znaczy pewnie coś, no może... Przeskrobali. Tak, przeskrobali, zostali ekskomunikowani przez kogoś, prawda, i tak dalej. Więc niezłomni odzwierciedla to, jacy byli. Niezłomni, no wyobraźmy sobie kilkanaście lat spędzonych w lesie już podczas pierwszej okupacji, prawda, na przykład ktoś był 5 lat w partyzance, a później czasami mógł być dodatkowe 15. No niewątpliwie byli to no tak, niezłomni. Bo ostatni żołnierz niezłomny, który został złapany przez władze komunistyczne, obława na niego, 63 rok. 63. Tak. Tak, no mnóstwo, 18 lat. Już minęło 7 lat od zakończenia stalinizmu. Niby te największe represje się skończyły, a jednak niektórzy nadal wyrównywali rachunki. No, Laluś musiał zajść za skórę ubecji, niewątpliwie. A da się w ogóle, no bo został złapany w obławie, da się w ogóle policzyć, ile było tego typu sytuacji? Bo ja wspomniałem tego najbardziej znanego, no, Łupaszko, też przecież on w górach, dobrze pamiętam, został złapany, wydany, może nie tyle wydany, co śledztwo doprowadziło do tego, gdzieś tam była kartka wysłana z Poronina i tak dalej do znajomej i został złapany. Wiele było takich obław. Łupaszko to walczył przede wszystkim na Wileńszczyźnie. Tak, tak, ale później po wojnie. Tak. Czy takich spektakularnych, myślę, takich spektakularnych, historycznie do udowodnionych, z 10-15 takich spektakularnych, że na jednoosobowe czy trzyosobowe, nie więcej, bo generalnie jakby cały system represji, o którym właśnie też mówi Marcin, bo my się tu wszyscy zgadzamy, że to słowo wyklęcie jest pejoratywnym słowem, deprecjonującym, o którym my wcześniej powiedzieliśmy. I dlatego to, co też robi Anna Dodatkowska, która używa słowa żołnierze antykomunistycznego państwa podziemnego, bądź po prostu żołnierze, patrioci. Absolutnie słowo niezłomnie jest tu bardzo obecne. Natomiast takie spektakularnych akcji w obławie, ja bym się doliczył może 10-15, ale problem polega też na czym innym, że to, co też już wcześniej to zostało wspomniane, że system wypierania rozpoczął się de facto już od 40. Tak naprawdę od 1944 roku w centrali, czyli w Warszawie. I wtedy też już zaczęto sprzątać de facto pamięć, raczej pozwolono, aby powstanie warszawskie się rozwinęło. Wbrew pozorom Armii Radzieckiej, Armii Czerwonej było na rękę wybuch powstania warszawskiego. Wiadomo, jaki był wynik. No, biedni żołnierze szli na 3-4 dni, ale moment, kiedy de facto przełom stycznia 44, czy przełom grudnia 44 i stycznia 45 roku, już było wiadomo, jaki jest wynik. I w związku z tym zaczyna się, już w Moskwie, zaczyna się, rusza cały aparat propagandowy, który ma tę historię po powstaniach, przede wszystkim po samej Armii Krajowej, ma tę historię po prostu
wyczyścić niejako z przestrzeni publicznej. Nie mówiąc o tym, że rozstrzeliwania powstańców trwają w czasie powstania. W czasie powstania. No bo o ile Armia Czerwona jeszcze pozoruje współpracę, no tak. O tym pozorowaniu współpracy można mówić długo, bo niekoniecznie od razu pierwszy lepszy pozorowanie najlepsze było musiał strzelać do okowców, akcja wcale nie. Tak, akcja burza największa pozerka, jaka była. Natomiast prawda? NKWD już na tyłach frontu wyłapywało szczególnie oficerów i byli rozstrzeliwani już w parę kilometrów za frontem. Tak. Oczywiście akcja prowadzona z premedytacją, jako trzeba ją było uzasadnić, czyli po lewej stronie Wisły była walka z Polnische Banditen, a tu po prostu z bandytami. Panowie, a ja chciałbym na chwilę jeszcze zostać przy tym nazewnictwie, bo teraz mi przyszła taka myśl do głowy. Zastanawiam się, czy to nie jest tak trochę w naszym społeczeństwie, że mamy takie dziwne postrzeganie żołnierzy państwa podziemnego, bo z jednej strony może sobie myślimy, że ci działający w czasie wojny, ci partyzanci, o których pan wspomniał, to są jedni, a nagle gdzieś tutaj, po tym 45 czy tym 44, rodzą się drudzy, którzy są zupełnie inni, skąd się wzięli. A świetnie, przecież to zauważył. Jest, myślę, że tak, jest to problem. Na przykładzie mojego stryja mogę powiedzieć, nie znałem go, bo on zginął wcześniej niż ja się urodziłem, ale cała rodzina podobnie funkcjonowała i funkcjonuje. No, my jesteśmy w przeddzień w zasadzie, bo on 24 w Wigilię został wyprowadzony, tak? Tak. 7 stycznia 49 roku został zabity. Zakatowany. Tego typu ludzie, tak jak tu słusznie Daniel mówi o potrzebie zmiany nazwy, żeby to nie byli żołnierze wyklęci, polega na tym, że to byli prawdziwi patrioci. To byli ludzie, którzy naprawdę im Polska znaczyła, im Polska ważyła. Jednocześnie to byli dużo młodzi ludzie, no, powstańcy to byli młodzi ludzie w ogromnej części. Więc to była młodzież, która chciała żyć, chciała wolności, ale chciała żyć. I po wojnie również, tak jak mój tata, on chciał żyć i chciał zapomnieć o Oświęcimiu, w którym był, chciał zapomnieć o konspiracji, w której był. Chciał żyć, założył rodzinę, więc stąd się pojawia taka sytuacja, że jest dużo ludzi, którzy przymykają uszy i oczy na to, co się dzieje, na opresję komunizmu i chcą żyć. A niektórzy mówią, nie, my się na to nie zgadzamy. I to są ci żołnierze niezłomni i trzeba tych patriotów naprawdę doceniać i rozumieć to. I ani nie można winić tych, którzy chcieli żyć wtedy, ani nie można winić tych, którzy chcieli walczyć nadal. Panowie, to wytłumaczcie mi proszę, bo to też pewnie nasi widzowie chcieliby wiedzieć. My mówimy tu o pięknych przypadkach, o ludziach, którzy zapisali piękne karty w historii, o tych, którzy zostali bestialsko zamordowani. To skąd się biorą kontrowersje dotyczące tej grupy? Nie, to nie są, pierwsze nie ma żadnych... To są kontrowersje, to znaczy wiem, że ty masz jako historyk taki dużo faktów. To inaczej natomiast, zapytam, bo widzi pan, powiedziałem, użyłem słowa, które się pojawia. To może inaczej, skąd się biorą emocje? Emocje, które nazywają kontrowersjami. Tak, ale to jest tak i cały problem, może nie tylko polskiego społeczeństwa, to co się dzieje w Rosji w tej chwili, jest to też przykład. My nie znamy dobrze własnej historii. Nie znamy prawdziwych faktów. Nie znamy dokładnie tego, co tam się działo w latach 40. czy w latach 50. Ludzie dorośleją, mają swoje poglądy i już później, jak są dorośli, nie są w stanie zmienić swoich poglądów, bo musieliby się przyznać do porażki, do tego, że nie wiedzieli o żołnierzach niezłomnych. A wcześniej ich nazywali bandytami. Więc to jest problem przekazywania historii, przekazywania właściwego naszej historii, prawdziwej. Jak wiemy, jesteśmy pod opresją albo jednego mocarstwa, albo drugiego. I przez wieki te mocarstwa na nas wpływały i zakłamywały nam historię. I wmawiali nam u mnie w szkole,
Ja byłem przez moją wychowawczynię ulubionym uczniem do olimpiady historycznej. Doszedłem do finału i przychodziłem do domu i opowiadałem ojcu przy obiedzie, jak to świetnie mnie nauczono o Armii Ludowej, jaka to była wielka armia i jak wiele znaczyła. Ojciec siedział, miał zieloną twarz. Ze złości. Ze złości, z emocji. Ale nie powiedział mi nic o Armii Krajowej, w której był. I mama mi też nic nie mówiła o powstaniu, w którym była. Ale nie mówili, bo... Dlaczego nie mówili? Nie mówili, bo dlatego, się bali, że... bo... Tak, dlatego, że uważali, że nas chronią. Żebyśmy się nie chwalili żeby wśród kolegów. Żeby pan na tej olimpiadzie nie wypalił, że... Albo wśród kolegów inaczej, wystarczyło tak? w klasie powiedzieć coś, że mój tata był w Armii Krajowej, albo że mama. I natychmiast jakiś inny kolega mówił to swoim rodzicom i rodzice natychmiast telefon do ubecji. Ja się zgadzam z Piotrem, ja miałem dokładnie tę samą historię, ja się bardzo późno w ogóle dowiedziałem. To też było robienie, to był dokładnie problem nas wszystkich, jak Muzeum Powstania Warszawskiego zrobiło ten projekt Korzenie Pamięci, którego ja też byłem twarzą i częścią jakby jestem projektu. Że rzeczywiście my się, czyli nigdy, dopiero już po 89 roku dowiedziałem się, że babcia była w Armii Krajowej. Widziałem dziwne kobiety przychodzące do mnie do domu. No przecież rozumiałem, że one są, nie są z kosmosu. Wiedziałem, że rozmawiały o jakichś pułkach, o jakichś akcjach minerskich i tak dalej. Do mnie nie docierało. Ale na przykład historia o tym, że się działa w więzieniu. My się dowiedzieliśmy w momencie, jak został jej wręczany orzeł biały. Został wręczany jej w pałacu prezydencki z rąk Lecha Kaczyńskiego. My byśmy wszyscy wściekli. Że nie powiedziała wcześniej. A babcia powiedziała, nie mogła wam powiedzieć, i to ja się tu z Piotrem zgadzam, bo gdybym wam powiedziała, my mieszkaliśmy jeszcze takiego pecha miałem, że się niestety wychowałem na ubeckim osiedlu, to jest dokładnie typowo ubeckie, Gandhiego Odyńca, to było osiedle, gdzie wprowadzono cały czerwony awans społeczny, czyli od Odyńca do Woronicza, Rakowiecka, tam wszystko komuniści zagospodarowali ten teren. I my byliśmy wściekli, babcia wtedy powiedziała, ale ja was chroniłam, jakby... I rzeczy, a ja jeszcze byłem tak, że ja byłem, raz pamiętam, miałem konsekwencje, jak zabito ojca księdza Popiełuszkę i przyszedłem, moja babcia akurat no, bardzo blisko była też księdza Popiełuszki i ona była wtedy w kościele tego dnia i tej nocy, kiedy go zamordowano. Ja przyszedłem do szkoły podstawowej z rysunkiem takiego, no, babcia akurat miała dużo bibuły solidarnościowej w domu. Ja chyba wtedy miałem jako dziecko i pamiętam, wyciągnąłem taki rysunek Urbana przekreślonego i powiedziałem, to twój idol. I uwaga, ja się z tą koleżanką prawie, że zacząłem bić. Pani z historii mi stawiała, bo już wtedy dałem znać, że jednak jestem z innego domu, że były coś takiego jak Legiony Polskie, bo mnie babcia akurat historii Polski uczyła. Mnie akurat babcia i dziadek, to bardzo ciekawe, babcia socjalistka, a dziadek dmowszczyk, tak więc... Wiór leciał. Miks, muszę przyznać, babcia lewicowa, społeczna, a dziadek Dmowski w ogóle, a więc dysput, ale obydwoje historykami, ale o powstaniu warszawskim w domu nie dowiedziałem się praktycznie, tak jak Piotr, nic. Dopiero później po 89 roku, kiedy już babcia powiedziała, że siedziała w więzieniu, no wtedy się już wszystko wyjaśniło. I jeszcze tylko dokończę, żeby wam też dać, to nie jest kwestia kontrowersji. To oni chcieli, żeby były kontrowersje. Właśnie problem na tym polega, że zostały odwrócone paradygmaty pojęciowe. I to jest problem, z którym my się musimy zmagać. To, co ja powiedziałem w czasie mojej debaty, że problem polega na tym, że oni nie chcą włączać tych żołnierzy do tego całego chówcu Armii Krajowej. A to byli, że oczywiście, że byli narodowe siły zbrojne, były też bataliony chłopskie, proszę pamiętać, że o czym... Armia Krajowa była scalona z kilkunastu różnych organizacji politycznych. Ale generalnie parasolem głównym była Armia Krajowa. I problem na tym polega, że to nie my jesteśmy żadni kontrowersyjni, tylko to komuniści od 1945 roku wypierali najpierw tych żołnierzy, a to Piotr świetnie powiedział, to też ja powiedziałem, przyznanie się do tego, że nie są to żołnierze wyklęci, powoduje, że oni się sami będą musieli oskarżyć, że zakłamywali historię. To jest problem. Oni nie mogą sobie na to pozwolić. Dochodzi ten dylemat do tego, prawda? Jeżeli to byli bohaterowie, to kim byli ludzie, którzy ich prześladowali? Otóż, no więc właśnie. Zobaczcie, sama kwestia na przykład anonimowości, prawda, że tam została stworzona w pewnym momencie machina, jak mordowano tych żołnierzy niezłomnych,
to tam doszło do takiej nieprawdopodobnie chorej sytuacji, to profesor Pawłowicz nam opowiadał, dyrektor Muzeum z Rakowieckiej, że tych, którzy grzebali, trzeba było zabić. Ci, którzy zabijali, trzeba było zabić. W związku z tym komunizm był po prostu diabolicznym systemem śmierci i krwi. Czyli to nie tylko zabito jednego żołnierza niepodległościowego, tylko zabito kilka osób, świadków, którzy go zabili. To było aż tak głęboko, no przecież kwestia łączki, słuchajcie, wszyscy o tym doskonale, kwestia łączki. Dlaczego zakopano łączkę? No łączka miała nigdy w życiu się nie pojawić na Powązkach. Drogę zbudowano na łączce. Nie no, drogę, to no tak, no tak drogę, tam była tak. Droga po prostu. Znaczy no tak. Po co? No po to, że łączka się miała nigdy w życiu w ogóle nie powstać. Chowanie ludzi w dołach z wapnem. Z wapnem. Ze śmieciami. Czasami nawet pod ustępami. Pod ustępami. To też praktyka stosowana. Tak. W niemieckich mundurach i tak dalej. Zakneblowane usta materiałami, włącznie z betonem i tak dalej. To są historie autentyczne. Ci ludzie naprawdę przeżywali piekło. I to jest nieprawdopodobne, że to jest to, co Piotr mówi. No, nasza wiedza na temat żołnierzy niezłomnych, no, skoro mnie powiem, jest spora, ale bo my też w ogóle historią się pasjonujemy, znamy historię, ale problem polega na tym, to co ja powiedziałem, tak, że poszedłem raz 5 lat temu, czy 4-5 lat temu na Rakowieckiej, ja zobaczyłem, że siedzą młodzi anarchiści i po prostu widzę no same emblematy Związku Radzieckiego. No przecież tylko tam młota i sierpa zabrakło. No po prostu i oni mówią mordercy, pierwsi żołnierze mordercy. I oni dotykają mnie, dotykają Piotra, dotykają Annę, dotykają Marcina, dotykają wszystkich nas, którzy się tym zajmują. No dobrze, anarchistów, syndykalistów ze Starego Miasta. Ze Starego Miasta, tak. To powiedzcie mi, wytłumaczcie widzom naszym, skąd biorą się te informacje, bo jeżeli poszukamy, wpiszemy parę haseł w internet i zaczniemy szukać żołnierzy niezłomni, to tam jest wiele różnych artykułów czy informacji mówiących o tym, ja to uproszczę bardzo, mówiących o tym, że tam było wiele różnych środowisk, niektóre z tych środowisk były skrajne, brały udział w różnego rodzaju akcjach, gdzieś tam były jakieś strzelania, mordowania, odwety za jedno, za drugie. Skąd się biorą te informacje? Ile w nich jest prawdy? Bo jeżeli ktoś nie jest historykiem, no to dostaje taką informację gdzieś i wierzyć, nie wierzyć. Było, nie było. Jeśli mogę tak troszeczkę od innej strony odpowiedzieć, to według mnie się problem zaczął w momencie, to co Daniel wspominał i to co u mnie w domu było, nie przekazywanie wiedzy od osób najbliższych, czyli od moich rodziców, od mojego taty. Myśmy nie wiedzieli, dlaczego przychodzą do nas same ciotki, bo wujkowie albo siedzieli w więzieniu, albo byli już zamordowani. I nie przekazywanie tej w najbliższy sposób informacji o tym, co się działo, powoduje, że do dzisiaj w mojej rodzinie, to co tutaj z panem Marcinem rozmawialiśmy, są kontrowersje na temat śmierci Anody. W związku z czym pojawiają się różne artykuły, różne opinie w mediach czy w internecie. Ktoś pisze coś, od kogo coś usłyszał i potem to się okazuje przekręceniem jakiejś rzeczywistości. W związku z czym my nie mamy nie mamy tej wiedzy przekazanej bezpośrednio, tylko ta wiedza była tak ukryta i tak zmanipulowana, że dzisiaj mamy tego efekty. To jest jeden problem. Drugi problem to jest taki, że to nieprzekazywanie doświadczeń, czy wiedzy, czy całego tego dziedzictwa naszych rodziców z czasów wojny albo z czasów przedwojny powoduje, że ci rodzice w większości, w moim przypadku na pewno tak było, a spotkałem wiele takich osób na Żoliborzu, którzy przychodzili do naszego domu na Fortecznej, gdzie była radiostacja. Tam bardzo wiele osób przychodziło i zwiedzało to. Okazywało się, że ci ludzie mieli takie same doświadczenie... Mieli takie same doświadczenie ze swoimi rodzicami, którzy się zamknęli na swoje dzieci. Zamknęli się w przekazywaniu wiedzy, ale również zamknęli się w przekazywaniu emocji. Tak. I to powoduje, że my dzisiaj nie potrafimy się porozumieć.
Bo każdy... Zamknęli się, bo zostali trochę zmuszeni. Znaczy nie, bo my nie wiemy w ogóle, czym było powstanie warszawskiej wojny. To była śmierć, to była historia, że, to, że ci młodzi ludzie chodzili po trupach swoich koleżanek, przyjaciół, tracili wszystko, majątki. Babcia się moja nigdy później niczego nie dorabiała, bo powiedziała, że raz w życiu straciła, ja się w strasznej biedzie wychowywałem. I to byli tak zamknięci ludzie, emocjonalnie nawet, na różne rzeczy, że nam jest dzisiaj ciężko też dawać świadectwo. Ja się nie dowiedziałam od mojej babci, że ona kopała ten rów w Alejach Jerozolimskich, tylko się dowiedziałam od kogo? Od historyków, bo się nagle okazało, że są na to papiery z Kedywu wydany był rozkaz i dokładnie jest, było 7 nazwisk, tak? I to nagle... są Aleje Jerozolimskie, jesteśmy blisko. No tak, tak. Mówimy dokładnie o tym tutaj przekopie. I to jest, bo my z Piotrem mamy bardzo podobną historię. Jak Piotrek mówi, to ja mam ciarki, bo my mamy dokładnie same przeżycie, ale i nam też jest bardzo ciężko, jako właśnie potomkom, nas się tak strasznie obraża, my jesteśmy tak dotykani emocjonalnie, ja jestem bardzo emocjonalny, ja się już trochę mam tej chityny na sobie, ale ci ludzie nie wiedzą, jaką oni krzywdę robią nam też przede wszystkim, ludziom, którzy... Ale mówisz o historiach rodzinnych, a jeżeli weźmiemy na przykład Katyń, zacznijmy od do fundamentu. Moja mama była urodzona w roku 1942, dziadek legionista najprawdopodobniej też działał w konspiracji w czasie II wojny, nic o tym nie mówił, więc jest wiadomych względów, prawda, bo uciekał przed tym Katyniem, od tego zacznijmy. I w latach 50-tych, 60-tych co było mówione mamie? Ty wiesz co to jest, ty masz nikomu nigdy o tym nic nie mówić. Nie wolno ci, bo będzie po tobie. Nie, w domu też się nie dowiedziałem o Katynie. Czyli samo wspomnienie w latach 50-tych, 60-tych o czymś takim to długie lata więzienia minimum. W latach 70-tych mój ojciec słyszał o Katyniu w kontekście Hatynia. Tak. Powtarzano o Hatyniu. A o Staszkowie w ogóle się nie mówiło. To nie był żaden Katyń, to nie jest niemieckie kłamstwo, to jest miejscowość Hatyń. Faktycznie istniejąca miejscowość Hatyń, którą rzeczywiście Niemcy wymordowali, Białoruska. Tak. To nie było żadnego Hatynia, by Katynia był Hatyń. Przebijamy się przez kolejne warstwy dezinformacji, które istnieją do dzisiaj. I to powoduje też to, że mój dziadek też zginął w Katyniu i u nas się o tym w ogóle nie mówiło. Mój ojciec całe życie się, że tak powiem, medytował, modlił i uważał, że stało się. Natomiast część rodziny walczyła o to, żeby prochy sprowadzić do Polski. Czyli próbowali w jakiś sposób znowu odgrzebywać tą ranę i próbowali na nowo wywoływać jakieś problemy, które wiemy, co się dzieje, jakie mamy w tej chwili problemy w Polsce, w Rosji, między Polską a Rosją i tak dalej. Uważam, że ta debata dzisiejsza i te dzisiejsze rozważania powinny się skupić na tym, jak mamy ze sobą rozmawiać, jak mamy się słuchać nawzajem, jak mamy akceptować to, że pan czegoś nie wie, ja czegoś nie wiem, Daniel coś wie więcej, ale my potrafimy się słuchać i akceptować, że ta rzeczywistość była tak cholernie pokręcona tak zakłamana. Ja bym tutaj właśnie dodał pytanie nie tylko z takiego dziennikarskiego obowiązku, ale z takiej ludzkiej ciekawości, bo jeżeli ja szukam jakichś informacji, wpisuję hasło, bo szukam w internecie, wyskakują mi jakieś informacje, jak ja mam wiedzieć, jak mam zweryfikować, gdzie mam szukać tych prawdziwych informacji? Czy internet po pierwsze... Archiwa IPN-u. Czy po pierwsze internet nie jest żadnym... Czy bardzo dobre pytanie pan zadaje, to jest też... Każdy szuka dziś w internecie, niestety. Nikt nie pójdzie tam na... Niestety internet stał się źródłem wiedzy i to jest wielki problem. Proszę pana, że Wikipedia jest samoredagująca się, w związku z tym na Wikipedii możesz napisać wszystko, co chcesz. Bardzo do dzisiaj, jak sobie obserwuję bardzo dużo profile Jaruzelskiego, radzieckiego generała, bo to był radziecki generał, to tam non-stop jest walka na prawdę, non-stop coś jest zredagowane, bo ci, co chcą mu zmienić życie i zrobić z niego polskiego bohatera, to w ogóle dzięki od razu się pojawiają my nawołujemy tu wszyscy. Internet nie jest źródłem wiedzy. Jest firmowany przez instytucje historyczne, ale IPN, jeśli ktokolwiek chce znać historię, trzeba iść do tego znienawidzonego, przez postkomunistyczne środowiska. To jest paradoks. To jest paradoks, ale IPN, Instytut Pamięci Narodowej, proszę pamiętać, że takie instytuty są na całym świecie. Mhm.
To nie ma nic. Instytuty pamięci, w Niemczech jak to się nazywa? To jest ten, Humblota jak się nazywa, to jest taki instytut niemiecki. Jest specjalna baza na przykład dla więźniów. Zapomniałem właśnie jak się nazywa, ale można wpisać na przykład jakieś nazwisko i wyskakują wszystkie dane dotyczące. Wszędzie na świecie są Instytuty Pamięci Narodowej, ale w Polsce Instytut Pamięci Narodowej wadzi dlatego, że posiada dokumenty, a dokument z dokumentami jest tak, że na dokumentach cholera nie pomanipulujesz. No jak nie pomanipulujesz, to nie ma zabawy. A czy to jest tak, że my jesteśmy, jeśli chodzi o ten spór, czy spieranie się, dyskutowanie wyjątkowi, jak popatrzymy na mapę świata czy Europy, czy generalnie narody tak mają, że jedni uważają to, drudzy to i się tam spierają, czy tylko my tak, domena polska? Ja myślę, że każdy ma jakiś tam, każdy naród ma jakieś swoje bagaże i swoje traumy i swoje konflikty. W Polsce na pewno mamy ich więcej z uwagi na położenie geograficzne i z uwagi na naszą historię, nawet biorąc pod uwagę, nie wiem, 1000 lat ostatnich. Ale jeszcze chciałem taką rzecz wrzucić do tego, mówiło się, pojawiały się w przestrzeni międzynarodowej termin polskie obozy koncentracyjne. Bardzo długo. I w Polsce próbowano... Pojedyncze się gdzieś jeszcze pojawiają. Tak, i próbowano, w Polsce próbowano to naprawiać, a niektórzy się oburzali, mówią, a zostawcie to, no, to nie jest takie ważne. Ja mam w swoich archiwach, które przekazałem do Muzeum Historii Polski, kartkę pisaną przez moją mamę, to był 10 października 1944 roku, z Pruszkowa, z obozu, po powstaniu. Obóz przesiedleńczy, tutaj powiedzmy, obóz przesiedleńczy dla warszawiaków, tak. od 5 sierpnia, tam warszawiacy byli wywożeni, tak. A później mieli być wywiezieni, Dulak 121, jeśli nie mylę. Ja napiszę taką kartkę, oczywiście to nie chodziło o to, co ona pisze, tylko że w ogóle ta kartka jest. Pisała do swojej siostry w Oświęcimiu, Jadwigi, i pisze tam, droga Jadwisiu, coś tam jest napisane, Jadwiga Dębowska, numer. I jest napisane Auschwitz, Deutschland. Nie Polen, tylko Deutschland. Więc obóz w Auschwitz to był niemiecki obóz na terenie niemieckim. Piotr, ale my to wiemy, tylko problem na to, i teraz, że... I teraz, panowie, ale może to jest tak, że... Dlaczego nie możemy tego tak wprost zrozumieć? Piotr, wiesz, co ja ci uwielbiam, że ty jesteś tak cudownie idealistyczny. Ja już tak idealistyczny nie jestem. Ja wchodzę na Twittera, tu bo dzięki go nie włączaj, ale jeśli tam na Twitterze politycy lewicowi z SLD mówią, że istniały polskie obozy koncentracyjne na Śląsku i to są poważne nazwiska, to o czym my mówimy? Albo że... prowadzone przez stalinistów w tym Pamiętajcie sensie jedną rzecz, że są ludzie, którzy naprawdę cały czas w tym kraju, którzy nienawidzą naszego kraju, Polski. Widzicie, co ja robię? Mówię tak. Nasz kraj. Ja powtarzam ich semantykę. Nasz kraj, Polski. Naprawdę są ludzie, którzy nienawidzą Polski i żałują, że... Wracając do pana pytania, bo pana pytanie jest o inne kraje, które są podzielone. Oczywiście nie jesteśmy jedyni. Ja może zacznę od takiej anegdoty. Tak? Pan Henryk Ratyna, kawaler Orderu Virtuti Militari, bataliony chłopskie, walczył na Zamojszczyźnie. Zaproszony był na obchody zakończenia II wojny światowej na Ukrainę. No i wtedy prezydentem, czy premierem, był Janukowycz. I on mu przypina order podczas uroczystości, przypina mu order za walkę z okupantem niemieckim, na co pan Ratyna, pułkownik, mówi świętej pamięci, że on nie może tego przyjąć, bo on walczył z Ukraińcami, bo o upa. A on w tym momencie klepie go po ramieniu i mówi, i bardzo dobrze. Pierwszy przykład z brzegu, prawda? Tam jest podział według... Jeśli chodzi o UPA, kraj jest zupełnie podzielony, jest, prawda? Tak. Bierzemy Hiszpanię. Do dzisiaj awantury, tak, historyczne. Moja wykładowczyni na historii sztuki rzeczywiście mieliśmy zajęcia z Hiszpanką. Ja jej spytałem, pamiętam, że z nią rozmawialiśmy, ona powiedziała... Ci sami głosują, wnuki głosują jeszcze. Honor wam zwracam. Rzeczywiście Hiszpania jest dokładnie tak samo podzielona od czasów Franco, tak jak podzieleni jesteśmy my. Są ci, którzy uważają, że Franco był cudowny, tylko też pamiętam, że tam, gdzie był Franco,
walką, jednak panowała bieda i był brak edukacji, był szkoły, o tym trzeba też głośno mówić. Zbrodnie były po obydwu stronach. I zbrodnie były po obydwu stronach. To trzeba, tak? O tym pamiętać. To o tym też trzeba pamiętać, no Franco święty tak. Nie był. To, że przywrócił Bourbonów na tron, nie oznacza... I zwalczył NKWD na terenie, między innymi tak. Dąbrowszczaków, którzy u nas przez tak zwane ruchy miejskie są celebrowane, a mało kto wie, że Dąbrowszczacy to nic innego jak po prostu stalinowski pierwszy obóz NKWD tak naprawdę chyba w Europie, jeśli się nie mylę. Tak naprawdę... Ulic Dąbrowszczaków było mnóstwo w kraju. No ale, ja. Ale dzisiaj na przykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej patrzymy celebrowanie na przykład ulicy Dąbrowszczaków. Nie, no to byli czerwoni mordercy. No, rzeczywiście, trochę krajów podzielonych jest. Pięknie upamiętniony przez Hemingwaya jako, tak. jako Golds. Tak, a Hemingway też, który się bardzo, ale też zobaczy w środowisku, przypominam samych pisarzy, na przykład George Orwell, który był bardzo mocno lewicujący, przyjeżdża do Hiszpanii, bierze udział jako tak. bardzo wysoki, był bardzo też niesamowite historie. Proszę przeczytać wspomnienia z Hiszpanii, jego listy z Hiszpanii. Tam się wyleczył z komunizmu. Tak Picasso na przykład, czy Hemingway, no po prostu komunizm kochali, tak więc no... No, George Bernard Shaw pojechał do Związku Radzieckiego, zachwycony. Zachwycony, prawda? Tak więc literaci polscy, no u nas wspaniali artyści polscy, no nawet który jest wystawiany dzisiaj w Polsce też, no w okresie socrealizmu też chwalił komunizm. No. Ale weźmy Włochów również, prawda? Cały ruch, można by Emanuela. Ruch oporu i we Francji, i we Włoszech, w przeciwieństwie do ale naszego, to jest coś, co utrudnia na przykład ludziom z Zachodu zrozumienie położenia AK. No dobrze, oni walczą czyli z Niemcami, to dlaczego ich Sowieci mordowali? Prawda? We Francji, we Włoszech ruch oporu to jest ruch komunistyczny. Komunistyczny. W Jugosławii mówi się Tito na przykład, proszę pamiętać, że Tito też miał wspaniałe państwo podziemne, tylko że później, że Tito, jakby też analogia historyczna jest, tak. To też trzeba wszystko wiedzieć. No. Tak, że Tito no my się rozumiemy akurat z Serbami, bo za Ustaszami nie jesteśmy, prawda? Tak. Natomiast no, Tito niewątpliwie komunista, natomiast komunista niezależny. Niezależny, no, tak. Stalin mu zaczął grozić, to powiedział, tak, że... Tak, on miał tak. Więc to jeszcze inny rodzaj komunizmu. Tak, on miał swój model komunizmu, absolutnie. Tito nie był, tak. No Tito prowadził swoją politykę przecież. Tak. Ale to może to wszystko wynika z tego, że my po prostu źle historię uczymy w szkołach. Bardzo dobre pytanie, bo na pewno. Ja wam powiem z własnego doświadczenia, ja nie jestem historykiem oczywiście, ale jak prowadzę zajęcia ze studentami na dziennikarstwie i wchodzimy na tematy takie proste, historii najnowszej, to oni mówią, ale my w szkole tego nie mieliśmy. Mm-hmm. No tak. Więc może tutaj jest ale kłopot. To jest, nic, że oni... to jest najbardziej popularny cytat turystów niemieckich. Odwiedzających na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego. Zresztą są to grupy, które rzeczywiście chcą się czegoś dowiedzieć, później wychodzą, prawda, z łzami w oczach. I dlaczego? Bo zawsze jest na koniec ten tekst. Tak, że oni tego bo nie nas mieli... tego. No, bo Polska znaczy, to jest w Niemczech biała plama. Nie istnieje, tak, nie ma... tak jak my jesteśmy białą plamą dla Europy w dużej mierze, no bo jesteśmy niewygodni dla wszystkich, niewygodni oczywiście dla Rosjan, ale niewygodni umówmy się też dla Anglików. Bardzo niewygodni dla Amerykanów, którzy nas rzucili na pożarcie, tak, wtedy, bo tak to zrobił Roosevelt. Dokładnie, przecież po dokładnie. Prostu się na nas wypiął, przehandlował nas. On wiedział wszystko, wiedział tak. o Katyniu, wszystko wiedzieli, wszystko. Tak. Wywiad amerykański miał pełną wiedzę na temat sytuacji Polski. Kraj, który ma czwarty największy wkład w pokonanie III Rzeszy jest po prostu białą plamą, czyli w świadomości Zachodu. I wydaje mi się, że trochę jest podobnie z tematem żołnierzy niezłomnych. Dlatego temat jest wypychany, bo jest niewygodny. Trzeba by się rozliczyć często, gęsto. Z przyjaciółmi, z historią rodzinną na przykład. Otóż to. Nie zawsze pod kątem oskarżania własnej rodziny, prawda? Ktoś, kto był w Wojsku Polskim, był po prostu wzięty na, no, po prostu z poboru, to niewiele miał do gadania. Z poboru to też nieprawda, bo przypominam, że to też nie jest do końca, akurat Polacy gremialnie po wojnie się zapisywali do partii komunistycznej. Ale mówię jeszcze 44, 5 rok na przykład, to AK-owcy byli wcielani na siłę zupełnie, ale to był wybór albo... Ale byli też tacy, którzy poszli po prostu tak, nie, no oczywiście. I to też jest problem polskich patriotów, bo to jest fajne, dlatego myślę też tutaj wszyscy lubimy i rozumiemy, trzeba być obiektywnym i prawdziwym wobec faktów. Nie wolno też celebrować i gloryfikować wszystkich powstańców warszawskich. Naprawdę dużo żołnierzy Armii Krajowej po wojnę po prostu się sprzedało. I trzeba to, o tym mówić i nie wstydzić się tego. No taka jest prawda. Zgodzicie się ze mną. Naprawdę byli tacy, którzy... No, ale może to jest tak, że dopóki nie będzie trzy pokolenia do przodu jeszcze, nie narodzą się osoby, które nie będą już emocjonalnie związane z tym, bo tutaj ojciec, bo tu babcia, bo tu dziadek i tak dalej.
i my mamy do tego podejście emocjonalne, ale za trzy pokolenia, no wymyśliłem, strzelam te trzy, może dwa pokolenia, będą osoby takie, które spojrzą na to z perspektywy historycznej, dokumentów i powiedzą, no było tak, tak i tak, poukładajmy to, pamiętajmy. Pozostaje się taki w pewnej tradycji sposób. Chyba no jednak, to no jest więc właśnie to, co pan apeluje, że tak powiem, co można zrobić dzisiaj, to właśnie przyjąć to, że było tak tragicznie, tak zagmatwanie i tak to wszystko było manipulowane, w związku z czym jedyne, co możemy zrobić, to się porozumieć, to znaczy rozmawiać, to znaczy nie krzyczeć na siebie, że ktoś ma inną opinię, albo że wspomniałeś o tym, że sporo ludzi z byłych AK-owców przeszło, że tak powiem, na stronę komuny. Mi się wydaje, że tak jak mój stryj chciał żyć, on się zapisał na Politechnikę, namawiał wszystkich kolegów do tego, żeby pisali wspomnienia, przechowywali pamiątki i właśnie, żeby budować tą Polskę taka, jaka ona na ten czas jest. To jest... To, że człowiek chce żyć w pokoju i w spokoju, jest to jego naturalne prawo. To, że czasami robi decyzję, że skręca w jedną stronę lub w drugą, jest... Musimy to przyjąć, musimy to zaakceptować. Dlatego też nie możemy się ciągle spierać o to, że ci żołnierze niezłomni to byli B, bo w jakiejś tam wsi ktoś kogoś wymordował. Takie rzeczy się też działy. Ale my nie umiemy, panie Piotrze, o tym rozmawiać w ogóle, bo właśnie. Bo zaraz jak dochodzi do takiej sytuacji... Nieprawda, właśnie my chcemy bardzo rozmawiać, to też nie jest dokładnie... Ale rozmawiamy ale z emocjami, bo wie pan, ja tak sobie myślę, jeżeli my rozmawiamy o żołnierzach niezłomnych i mówimy o tym, że z jednej strony były grupy, które robiły dobrze, grupy, które ginęły tragicznie, były mordowani, to zaraz wyjdzie ktoś i powie, ale były też grupy, tak jak pan powiedział, które tam, nie wiem, na dalekim wschodzie, czy gdzieś na południu kraju wzięły odwet za kogoś i wymordowały Wojna jest potworna i po prostu wszędzie się mogło coś wydarzyć. Tak, przepraszam, że wchodzę słowo. Typowy błąd w rozumowaniu. Ja studiowałem filozofię jeszcze na samym początku. Nie wolno nam robić błędu w postaci brania przykładu jednostkowego i przenoszenia go jako cechy całej grupy. Ale wie pan, takie argumenty są podnoszone. Tak, ale to jest, to mnie to tak po prostu osłabia, dlatego że to jest podstawowy błąd logiczny, podstawowy błąd, który zamyka dyskusję. Ja o tym mówię. Zaczynamy dyskutować, pojawiają się emocje, przykładane są... O zbiorowej się odpowiedzialności ty mówisz, wtedy została... I to jest... No, każdy jakąś cechę ma, każdemu się coś tam wydarzyło i teraz jako ludzie dzisiaj, no jesteśmy w kraju o tradycji chrześcijańskiej, jakby nie patrzeć, mamy ze sobą rozmawiać, mamy sobie podawać rękę. To, że pan czy pan ma inne poglądy na cokolwiek, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, że pan chce ze mną porozmawiać i że możemy wypić kawę, możemy coś zrobić razem. I to dla mnie to jest... takiego krzywdzącego ogólnienia, bo mówimy o procesie. Prawda? Przypomnijmy sobie, gdzie była pamięć o powstaniu w latach 90. Dokładnie, otóż nigdzie. Właśnie dokładnie to panu powiedziałem. Rok 94, wyciągnę ten paskudny artykuł bodajże pana Cichego, tak? Z Gazety Wyborczej, który napisał, że powstanie wybuchło po to, żeby dobijać Żydów w Warszawie. I to był moment, kiedy ja tę gazetę wyrzuciłem raz na całe życie, już do kosza, wiedziałem, że już więcej rzeczy nie przeczytałem. A było to na podstawie jednostkowego przypadku, który zresztą został ukarany, bo takie jeszcze na wojnie, w każdej armii się zdarzają ci, którzy są z tyłu, grabią, gwałcą. Za dezercję. Był przykład bodajże oddziału, który zdezertował ze swoich pozycji. No wiadomo, różni walczyli, prawda? W ciągu dnia dzielnie walczyli z Niemcami, a wieczorkiem robili sobie, prawda, zrabować coś, prawda? Takie było szemrane towarzystwo na barykadzie. To szemrane towarzystwo odkryło kryjówkę bodajże właśnie, gdzie ukrywali się Żydzi. Obrabowali ich, zamordowali, no i później wracali
tymi, prawda, ale ponieśli absolutnie... fantami, że tak powiem, na dłoniach i zostali za to rozstrzelani. Oczywiście. A czego oczywiście pan Cichy nie napisał. O, właśnie, ale... I na tym polega ten problem, jeden przykład nie został napisał. Rozmaślony po prostu na i całą do Armię dzisiaj Krajowej. Poszło, że Armia Krajowa mordowała Żydów. I wtedy to był moment, kiedy... Czy to się różni wiele od propagandy z lat 50. Niczym. Czy z lat 40. No, to można powiedzieć, że to jest tej samej tradycji, osadzony w tym samym kierunku myślenia. Gdybyśmy mieli więcej relatywizować, to alianci byli tak samo podli jak Niemcy, prawda? No, jak pomyślimy o bombardowaniach Niemiec, dlatego Niemcy się o tym uczą właśnie, żeby pamiętać swoje rany, mogę prawda? Skojarzyła mi się taka konkluzja. Studiowałem w Bostonie w latach 80. i 90. i tam spotykałem wielu ludzi, muzyków i zaproszono mnie na obiad. No Piotrek jest jazzmenem doskonałym, jak gdyby. I oni mówią, o, you are from Poland, o, you hate Jews. No właśnie. To wy nienawidzicie Żydów. Powiedziała to osoba z pochodzenia żydowskiego. No. Ja popatrzyłem na nią i mówię, chyba raczej nie. Potem rozmowa zeszła, oni chcieli być bardzo uprzejmi i powiedzieli, to zrobimy coś, co ty jadłeś w domu. Powiedz, jakie się potrawy u ciebie w domu jadło. I ja nagle powiedziałem, ryż z rodzynkami, z cynamonem. I ona powiedziała, ty jesteś Żydem. Bruno Schulz. You are Jews. Ja powiedziałem, no niekoniecznie. Więc to są te paradoksy, które potem idą i powodują, że politycy brną w jakieś głupoty swoje. A propos tego, co mówi Prost, w pewnym muzeum tutaj niedaleko, na Muranowie, jest pewne muzeum, które na przykład jak wejdziesz, to jest o chwali pewien naród do momentu, kiedy jest kwestia na przykład, nie ma nic mowy na przykład o tym, że na przykład ludzie, to też jest bardzo niesamowicie ciekawe, że na przykład, no mowa tu o Muzeum Polin, które całkowicie jest ahistorycznym muzeum, jeśli chodzi o takie mocno podejście, już jeśli mówimy o literze historycznej, że nie ma mowy na przykład w ogóle, raczej kończy się wszystko na Auschwitz de facto, na 1945 roku, później mamy prowokację NKWD kielecką, oczywiście jest mowa o Jedwabnem, oczywiście Polacy, ale nie ma ani słowa na temat tego, co też jest nieprawdą, bo wszyscy mówią, bo w UB byli Żydzi. Nie, proszę Państwa, w UB, nie w UB, tylko w NKWD, jeśli już, a później w Urzędzie Bezpieczeństwa, Żydów było 27%, czy nawet mniej, a więc mówienie, że NKWD czy ubecja była żydowska jest też nieprawdziwa, bo to też jest niestety polscy, ja specjalnie to mówię w cudzysłowie, patrioci to bardzo często robią. Nie, Szanowni Państwo. Ale jeśli mowa o oficerach? Ale oficerami i osobami dowodzącymi były osoby pochodzenia żydowskiego i tego w Muzeum Polin nie usłyszysz. Jak ja poszedłem do Muzeum Polin, które bardzo lubię nomen omen, bo uważam, że to jest świetne muzeum, tylko że no, jakby nie uczy historii, której należy, ale jest świetnie zrobione, ma świetny dział edukacji. No to jak ja zacząłem mówić do pani, a gdzie jest cała historia polskiego NKWD? Gdzie jest historia tego, że ludzie pochodzenia żydowskiego mordowali polskich ziemian na wschodzie, gdzie jak szła rewolucja sowiecka, pożoga, Zofia Kostak-Szczucka o tym wspaniale, przerażającą książkę napisała. I dlatego to nagle się rozmawiać. Okazuje, że pani wzięła palec i mówi tak, o, pani jest antysemitą. Zamiast powiedzieć, trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać. Ja mówię, proszę, to od razu usłyszałem, że jestem antysemitą. Ja jestem antysemitą, ja tylko mówię o tym, że państwo nic nie mówicie o tym, że byliśmy również mordowani, również tak samo jak Polacy mają na przykład rzecz, którą wcale nie uważam za pozytywną, ale był to wybuch emocji postrewolucyjnej, gdzie my na wschodzie i na też niestety w Warszawie to zrobiliśmy, czy chociażby na naszych flankach wschodnich, czyli na no to tak zwanych kresach, gdzie paliliśmy cerkwie rosyjskie, bardzo stare potrafiliśmy palić, jako akt zemsty. Jako w Warszawie też jedna duża cerkiew. Jako odwet. I to wcale to jest dobre, że paliliśmy cerkwie. No chyba raczej to nie jest dobre, że niszczyliśmy cerkwie. Czy warto o tym rozmawiać? Warto. Na pewno. Warto. A więc to też jest inna sprawa, że to ja też się nie zgodzę, że my wszyscy chcielibyśmy bardzo usiąść do stołu z tą drugą tylko stroną. Tylko prawda jest ciekawa. Tylko problem polega na tym, że proszę nam wierzyć, jakbyśmy nawet ja, Piotr czy Marcin wysłali dzisiaj zaproszenie do Gazety Wyborczej, do Okopresu, do wszystkich tych ludzi,
ja wysyłałem parę razy do tak zwanych aktywistów miejskich, żeby z nimi porozmawiać. Gwarantuję panu, nikt nie przyjdzie, nikt nie będzie rozmawiał. Ja nie gwarantuję, a może ktoś by przyszedł. Dobrze, właśnie. Warto, to niech będzie puenta naszego spotkania, że trzeba być otwartym na rozmowy. Marcin Kaczorowski, Piotr Rodowicz i Daniel Ehaust. Dziękuję pięknie. Dziękujemy za tę dyskusję.